Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio. Witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Co ja tak się od tej FIFA przeciągnąłem? Nie wiem, po prostu tak mnie teraz to wciąga. 8 już składów mam, jest to jest masakra. Ale przynajmniej dla mnie plus, bo mam zapasy składów na kolejne ligi, więc nie ma nudy. To najważniejsze, ale wam jeszcze nie zdradzę, który to jest 8 skład i 7 i 6, bo... trzy składy, które no, biją na nogi i jeden taki bardziej troszeczkę hybrydowy, ale nim nie wiem, czy będę grał. Zobaczymy. Otwórzmy sobie jeszcze paczkę za 7,5 kafla. Czekajcie, ja sprawdzę, czy mi tu nie wyskoczyły jakieś już dodatkowe paczki. Dobra, macie szczęście. Dobra, otworzymy jedną za 7,5 kafla. Tradycyjnie, co nam wypadnie, to nam wypadnie. A jak nic, to oczywiście i tak bierzemy. Muzykę znowu musiałem wyciszyć, że mnie prawa autorskie nie sięgnęły. Dobra, czyli same ma... O Boże, jaką ma fryzurę. Chyba kucyka ma baba. O, karta do treningu. O, fajnie, fajnie. Okej, dobra. No to wszystko idzie do klubu. A reszta... do sprzedaży, duplikaty, syfy. I zaczynamy kolejny mecz ligowy. Ostatnio żeśmy... O, coś poszło chyba. O, to pewnie mój toc. Znaczy toc, czarduch. Czekaj, weź go pozbądź się. Nie, bo tak obserwowałem sobie tego Deutscha i po prostu tak jakoś mi wyszło, ale nie miałem za bardzo czasu. Dobra, zaczynamy. Oczywiście podpakowany Gerard za to, że strzelił wczoraj z główeczki pięknego gola. I Hart tradycyjnie, bo on bez boostów to on jest jak kurwa bez marchewki na mordzie, no. Dobrze, zaczynamy, no jedziemy. Hart, masz dzisiaj mi bronić, bo jak mi kurwo przepuścisz gole, to jesteś u mnie skończony. Zaczynamy. Turek pewnie też zadowolony, że za chwilę zejdziemy z linii spadkowej. Nie, oczywiście dostanie hajsy, zarobi. O, coś czuję, że tu będzie mocno się działo. A zobaczymy, co on tu będzie miał. FC Bayern, mówisz. A czemu, czy on ma... A dlaczego liga angielska FC Bayern? Fuck logic. Ale on tu ma Williana. O kurde, on ma to Eto, Ezila, Gerarda, Wilshere. No kurde, no. A zobaczymy, jak będzie grał. Poprzednio zdobyli jeden punkt, więc będą chcieli zawalczyć dzisiaj o całą... Dobra, Szpakowski, morda. No i już mi nic nie idzie. Tej. Co się tak zapędziłeś, gwiazdeczko czarna afrykańska? Nie ma. Grać mi tu. Dobrze, Palikot. Palikot biegnie. Przez chwilę miałem wrażenie, że ktoś do mnie mówi, ale dobra. Złudzenie. O, ma tu Dawidka. Ma tu Dawidka, więc... Ezil. No. Coś tam ma. Nie powiem, że będzie łatwo. Nani, Nunnana. Teraz Eto. O, trochę mu się piłeczka wyślizgnęła. Chyba opluł sobie stopę i kurde mu nie wyszło. No ale Sterling. Dobrze, przynajmniej dla nas znowu. Ale Sterling, no nie podawaj tak, no co, patrz co za chuj rąbany. O, Eto. Dobrze, dobrze defensywa. Co tak mi laguje, kurwa. Chyba on ma neta z drewna, no. Dobra, Sterling, dośrodkujesz. Jep. Pięknie Rooney! 10. minuta z kuweczki, finezyjnie i gol. Zajebiście, no to normalnie na luzie zrobiłem. Tu nawet nie musiałem się wysilać. No Sterling, ładnie, a tu Rooney. O, rage quit, nie? 1-0 to już znaczy rage quit, tak? Słabo. No kurde, ma Samuela Eto. Prawie by mi krzywdę nim zrobił, ale niestety moja defensywa się stara. Palikot. Co pchasz mi, Palikota? No kurde. Ashley Cole też go ma, jebany.
Dobra, kurwa, jakbyś srał normalnie. O, szere, byłeś blisko, ale niestety pudło. Byłeś blisko, a ty wiesz, że umiesz strzelać z daleka. Mimo tego, że jesteś tylko zwykłym pomocnikiem. Theo Lolcott! No to był Walker, przepraszam. Lolcott powiedziałem, fajnie. O, Dawidek. Na, No ale Sterling! Kurwa, też ma Walkera, no ładnie, ładnie. Trochę ma Anglii. Trochę ma tego, tu tamtego. Gerrard, podaj mi to. Dobrze, Sterling, jedziesz. Jedziesz, powtórkę z historii. O, co to za lagi? O! Jak Rooney wpakował tą piłkę? Szmata z ciebie, dwa gole już. Rooney pięknie. Aż nawet cieszynki nie zrobiłem. Sorry. Bo tak ten gol był epicki. O Boże, i znowu Sterling, druga asysta, no ja po prostu nie wierzę. Już 2-0. Pięknie, Anglia, ja nie wierzę w tą Anglię. To co ona wyczynia, to jest po prostu cud. Pięknie, 15. Kurwa, pakował sobie lekko piłkę i 2-0 i wyjebane. No i co? I co? Cieszysz się? 7 minut i 2 gole. Może nie jest rekord, ale to jest dużo. O, też ma Gerrarda i myśli, że dużo zrobi. Oj, Rooney szykuje się dla ciebie hat-trick, jeżeli tylko pan Walcott dobrze to odbliczy, to będziemy mieli 3 do jaja. Tylko, że uwaga, bo Eto też ma tu szansę. Uważać, uważać. Będzie chciał jeszcze raz dośrodkować. Nie ma, nie z Ferdynandem Kiepskim. On to jest, kurde, hardcore i mistrz ciętej riposty. Jak na swój wiek. No kurde, no nie pozwolę ci akcji wyprowadzić. Kij ci w oko. Dobra, Walker. Walker walcz. No i niestety skończył walczyć. Wykąpany. O, zrobił podanie z góry i myśli, że Cox. Cahill, zajebiście. No kurwa, co za lagi masz. Ogarnij tego neta, Polaczku. Bo wiem, że jesteś Polaczkiem. Już po samym niku się mogłem domyślić, że Polaczek. Wypracuj sobie, kurwa, ale wadę wymowy. Szpakowski. Dobra, Palikot. No coś z tym z Palikotem się dzisiaj dzieje, ja nie wiem. Już Sterling lepiej gra. Chyba pójdzie na zmianę następnym razem, bo tutaj on mi playsów już nie robi. O chuj. Dobrze, ha! No, zajebiście, ustawienie dostał. Plus 15 i teraz... Teraz myślę, że już wszystko będzie bronił. Jak się będzie dobrze ustawiał. Te, no patrz, tu jakieś kiwki chce grać. No, Wilshere. Też ma Wilshera. O, pięknie, bez problemu. Weź to, kurwa, wykop. I zacznijcie grać. Carrick. O, Carrick tu chyba chce okiwać cały jego skład. I Peta, no kurde, minimalnie spudłowany, no ale chciał Carrick. To znak, że chciał. No kurde, no. Mój błąd, mogłem się zbliżyć jeszcze do niego i wtedy miałbym gola, ale też dobrze. Rooney. Kiweczki dawaj, no kurwa. Sorry, ale no. Ładnie nam to idzie. O, Rooney i hat-trick! Jep! O kurde, Czechem obronił. Dobra, bierz tą piłkę, bierz. Gerrard, dośrodkuj. Źle, Gerrard. No to tylko dlatego, że jest defensywny, to on ci nie zrobi dobrego dośrodkowania, no. Eto, pieprzony. Uciekaj, won mi stąd. Walker. Dobrze. Dobrze, hard! No, chopie! Dobra robota! 2 do jaja, trzymamy wynik. No i strzelimy mu hat-tricka, no nie ma co. Sterling podał do Rooney. Rooney, zapierdynaj! Jest! Nie wierzę, że wyminąłem jego! No nie, naprawdę! Strzelaj! Jest Rooney, hat-trick! 39 minuta, hat-trick dla pana Rooneya! I... Wygrywamy ten mecz jak palec w dupie. Zajebiście. Tak. 3 punkty dla nas, jak nic.
Kurwa, my przecież tego psa zjedziemy jeszcze. Bo ja coś w to nie wierzę. 3-0. On jeszcze walczy ze mną. No, będzie epicki mecz. Jeden z największych. Kurwa, 3-0. Hat-trick Rooney. Nie no, lepiej być nie może. O, jak mi przykro. Ja mi przykro, że ci nie odpuściłem tego. Dobra, pierdol. A, Rooney się przepchnął. Zrobisz dośrodkowanie tym razem. Bo nie liczę na to, żebyś ty... O kurde, nie, no i wyszło mu. Ale ładnie, 3-0. No jedziemy go, no po prostu jedziemy go jak chcemy. Nasza Anglia. Co lagujesz? Kurwa, ty Żydzie, kurde. Oneta se zadbaj najpierw, a potem graj w FIFA. Co robisz mi tu podanie z góry? Gówno ci dodało. No, gwizdać na nich, gwizdać, kurwa. Bananami, czy pomidorami w nich rzucać. Dobrze. Palikot, może ty się napyć. O, się rzucił jego Czech. Kurde, no, wykopał tą piłkę lekko. Et to. No, kurde, to jest najszybszy jego zawodnik. No i co myślałeś? Co myślałeś? No, kurde, idź mi z tym syfem. No, dobrze, gwizdać na nich. Więcej gwizdać. Ej, 3-0 dla mnie w pierwszej połowie. Ja nie wiem, co to będzie z drugą połową. Ej, sama lista Rooneya. Zajebiście Rooney. Hat-trick. Pięknie. Jeszcze pooglądamy powtórki. Nie, epickie. A, nie ma pierwszej bramy. Kurde, nie. Dzisiaj epicki jest Rooney. Nie ma co. Nawet jak nie dostał boosta, to i tak dzisiaj jedzie po całości. OP. Tylko no, mniej piłki mamy, ale... Powiem wam tak, Rooney teraz zejdzie, zrobił hat-tricka i wejdzie za niego Sturridge. Niech on teraz się wykaże. Rooney już zrobił dostatecznie dość, żeby po prostu wygrać już to. Teraz pan Sturridge niech się wykaże, bo Sturridge ostatnio u mnie mało gra. Dobra, podziękujemy panu Wayne Rooneyowi, że tak szczytnie wygrał całą pierwszą połowę 3 bramkami. Hat-trickiem. Sturridge, proszę bardzo. Teraz twoja kolej. Ty się wykaż, czarny Angolu. O, dobry start. Dobry start, ale niestety Özil nam zabrał. Tu podanie. Sterling, to dzisiaj Sterling dobrze gra, widzę. Tylko ten Palikot trochę. Nie, nic. O, dobra. Chyba go trochę za bardzo pochwaliłem. Bierz tą piłkę. O, Sterling, okazja na gola. Uuu, blisko. Chciał strzelić. Dobra, rożny. I zjedziemy dziada. Zjedziemy, a Czech to złapał. Ale co mu to daje, jak puścił 3 bramki. Nie pozwólcie temu Eto'owi wpuścić bramkę, nie. No, no, co zrobisz podaniem z góry? Carrick. Uuu, jak się napecił. Okazja dla Sturridge'a. No kurde, no bierz tą piłkę. Kuźwa. Nie złapał jej. O, mini czarne działo. Atakuje. No i gówno zrobił. I tak naprawdę gówno zrobił. Dobra. No i no podaj. No Sterling, czemu żeś to spierdzielił? Podaj mu to, dobra. I Sturridge ma wolną drogę. A pierdli z daleka. No kurde, spudłowałeś. Szkoda. I tak prowadzą. Ale i tak jest ładnie, naprawdę, jest bardzo ładnie. O Boże, ten to jaką petę teraz strzelił. O, coś ci ta akcja nie wyszła najwyraźniej. Nie stać cię normalnie na lepsze wykopy. Dobra, hard, wykop to. I bardzo dobrze, panie Szpakowski, bo to my tu rządzimy w Anglii. Oj, co faulujesz, Sturridge? Mało ci, że cię wpuściłem na drugą połowę? Ty kurde, rób coś. Bo jak nic nie zrobisz, to chłopie więcej nie wejdziesz. No i kurde, już mu piłkę zabrali. Dobra, Gerard, o kurde. Dobrze. O, Kardego nie będzie i tak, no i fajnie. Przeciwnicy przejmują piłkę. Bierz tą piłkę Wilshere. Jego Wilshere to ma gówno do powie... No Sturridge! Kuźwa, jego mać. No, co przywilej korzyści? No jaki przywilej korzyści? Co znowu zrobiłem? Ja wale. No kurde no. Sturridge. Ja pierdolę, zlagowało mnie. Palikot.
Teraz spróbuj dośrodkować. No dobrze. Wolna droga do dośrodkowania. O, Walker tam był, ale niestety nie, nic nie wyszło z tego. Palikot coś dzisiaj nie gra stanowczo. O, tu coś szykuje jakąś na nas pierwszą akcję. Może być groźnik. A, hard, bardzo pretty. Pięknie. Zajebiście po prostu. O, ślizg mu nie wyszedł. Palikot po raz drugi. A może teraz peta. Jebut! O, jak niewiele brakowało! Strzelaj, Walikot! Kurde, nie wyszło mi, no! Ja wale, tak blisko! Tak niebezpiecznie blisko! O, o, o! Staricz! O, blisko było! Ale Czech to jego obronił. Ale chciał Staricz, ja to widziałem. Dobra, dośrodkuj to, Gerard. O, Staricz, ładnie, ładnie. I Wilshere! Oho! Może dobitka kolejna? Nie ma. No, ale co ty robisz? Kurde, teraz mają tę okazję. Spierdelaj z tym syfem. No podaj to! Dobrze. O, Staricz, no kurde. Znowu tej piłki nie ma za dużo. Nie, może 3-0 dla nas to już chyba jest i tak wystarczający wynik. No, co zrobisz? Co zrobisz Walkerem na Walkera? No, no. O, 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 łap to hard! Dobrze, kurde. Co za zapłon. O, no dobra, Sterling źle podał. Teraz on źle podał. No Staricz! Czemu ci tak piłkę zabierają bez przerwy? Tej no! Dobrze, hard. Pięknie. Zajebioza. Napomin to twoją porażkę. Abra, 15 minut jeszcze meczowych. Zajebioza. Dobrze, Palikot, biegnij. No strata jest i to fuj. Podaj do niego! No Staricz, ty ułomie! Jak ci mogli taką piłkę zabrać? Co za łeb? Ej, nie! No kurde, no! I to się cieszysz jedną bramką, ty syfiasty Brazylijczyku? Co się cieszysz? Ja pierdolę. No, no, dobrze, fajną petę mi strzeliłeś. No hard! Hard, kurde, bo cię zamorduję. Masz mi grać do końca. Oj, nie podoba mi się to już. Jeden gol jego to już znaczy coś niedobrego. Oj, dobra, mam rożnego, pizdo. Dobra, dośrodkuj to. I mamy już gola. Kurde, niewykorzystane, no naprawdę. Walker. Walker. Ten zawodnik powinien już opuścić murawę. Ledwo trzyma się na nogach. Ta? Który? O Boże, co ja tu mam? O matko. Czekaj, jakąś zmianę to trzeba będzie. Bo Gerard to już jest taki padnięty. Co ja mogę dać na zmianę? Gibbs, Jagielka, Richards, Young, Young, Walker. No, dajmy tego Richardsa. Bo widzę, że tu też chłopak już. Cahilla zamienimy za Jagielkę. Jagielka. Ashley Cole jeszcze się trzyma. No to dajmy tego Jagielkę. Dobra. O, o, no idziesz, kurde no. Tylko trzeba będzie tą piłkę wybić. Bo chcę szybką zmianę. Tej no, kurwa no. Spierdalaj z mojej ziemi. Dobrze. No weź, Chueniu, tą piłkę. O, o. Dobrze, hard. I będzie zmiana. Dobrze, zmiany są u mnie. A u niego też widzę. Fernando Torres, Podolski. Uuu, gorąco się zrobiło przez chwilę. No, dobrze, hard. Kurde, widzę, że teraz zaczynają na nas nacierać. Musimy się teraz bronić. Defensywa jak nic. Dobra, 5 minut. Żeby oni tego jeszcze nie zremiserowali. Ale dobrze, hard to złapał. I zajebiście. Tylko coś Staricz w ogóle nie gra. Ja nie wiem, co z nim. Ja go na następny raz nie wprowadzam. Pierwszy i ostatni raz wprowadziłem Staricza. No on tu nic nie robi, widzę. Co?
Co ty tym myślałeś, że mnie zjedziesz? Daj sobie spokój. Dobra, Sterling, wysiń się jeszcze i pójdź po tego gola, chociaż po czwartego. Yeah! Szmato, 4-1. I tak ci mam do powiedzenia tyle. 4-1, jedziemy po całości. No ładnie go Sterling zjechał. Wiedział, że sam strzeli tego gola. Zajebiście. No i dobrze. Nasrane mam na ten team jego. Nasrane. Dobrze, Carrick. Carrick, no kurwa, spalony. Idź ty, Żydzie. No, Starisz tam stał, jak kurde prosiłby o 5 zł na piwo. Dobra, starczy. Sędzio, gwizdaj. Podaj Starisz do niego. Może jeszcze palikotem strzel. To był. A chyba już jego nadzieje na wygraną są nikłe. A teraz przy piłce Gerrard. Aha. Ło, 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 ło! Ło, kurde, broń to! Dobrze, 4-1. Anglia wygrywa kolejny mecz i przechodzimy do połowy awansu, bo już nie będziemy go mieć. 4-1. Zajebiście. No, strzelił sobie honorówkę. Japonu już podziękowałem. No, co Czech rozkładasz ręce, to kurwa będziesz mszę teraz przeprowadzał z tym kaskiem na głowie. Kurde, niech cię zeksmitują. No ty kurde, bronić nie umiesz. Dobrze. Jagielka. Nie, Jagielka, chciałem powiedzieć Sterling, 9-6. Rooney, 8,5. No Starisz tu widzę, że się opierdalał. Dlatego następnym razem nie wejdzie. No to widać, że to jest strata czasu. Już przecież to wiem, że Starisz więcej już nie wejdzie. Rooney będzie musiał grać do końca. No, nie ma wyjścia, 3 gole. Zajebiście, kurde, zawodnik meczu Rooney, Sterling. No i ewentualnie jeszcze Hart. Puścił jedną bramę, ale no dzisiaj pokazał, co potrafi. Dobrze, no to wychodzimy stąd. 3 punkty dla nas. Odchodzimy od linii spadkowej i zbliżamy się do linii awansu. Więc jeżeli w następnym meczu wykażemy się i uda nam się, to wejdziemy do awansu bez problemu. A jeżeli nawet nam się uda, to i mistrzostwo. Dobrze, wychodzimy. Tak czy inaczej, mecz był zajebisty. Trochę się podarłem znowu, bo te emocje naprawdę są no, niesamowite przy tym meczu. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego meczu z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A pan Rooney to musi dostać takiego mocnego, kurde, buffa. Kurde, ja mu chyba najlepiej będzie, jak kupię wszystkie cechy plus 10 i on tak będzie popierdzielał. Moment, wejdę sobie jeszcze do sklepu, kupimy mu prezent, no bo chopie, no to jest dzisiejszy zawodnik meczu, no hat-trick normalnie. Trening zawodnika, najlepiej wszystkie cechy, no kupię mu ten prezent, no kurde, tak się dzisiaj postarał, no panie, to jest naprawdę mistrz. Dzisiaj pokazał totalne mistrzostwo nasz Rooney. Więc to jest naprawdę zawodnik godny. A Starisz to widzę, że on się tam nie nadaje w ogóle. No, nie ma co tutaj za dużo mówić. Starisz, nie wiem, no, coś mu nie idą te playsy, które powinny mu iść. Dobra. Masz tu prezent za 2 kafle. Ciesz się życiem, Rooney. Że wydałem na ciebie te 2 kafle. I tak jeszcze mi się to kiedyś zwróci, bo zaczynam sprzedawać kontrakty. Mam ich w pizdu. Dobra. I dla Rooneya. Rooney, gdzie ty jesteś, Rooney? No i masz. Ciesz się, na następnym meczu już będziesz tak przygotowany, że normalnie wykastrujesz każdego. No i dla Sterlinga coś jeszcze damy, bo dzisiaj też na koniec 90 minuty pokazał, że też umie, pomimo tego, że jest dobrym asystentem dla Rooneya. A Palikot to ja nie wiem, co on tu porabia, bo ja naprawdę żal dupę ścisko normalnie. To, co to ten Palikot robił i Starisz, oni dzisiaj w ogóle nie grali. I chyba mam takie wrażenie, że oni pójdą na tą zmianę.
to ja jeszcze ich tu pozmieniam. No Palikot, dzisiaj się nie wykazałeś, no to pójdziesz za tego Diera. Niech on pogra jutro, nie wiem, może jutro będzie znowu FIFA. Niech sobie pogra trochę u nas, bo no jeszcze nie grał. A Palikot coś się opierdziela strasznie, no nie wiem co z nim się dzieje ostatnio, ja tego nie pojmuję. Dam mu jeszcze kartkę kontraktu, żeby nie narzekał, że jest mu źle u mnie. Masz tutaj, ciesz się, że dostałeś w ogóle coś ode mnie. No i dobra, co tu jest? A i dla Sterlinga, no Sterling dzisiaj pokazał też, umie. Dobra, co my tu możemy dać? Na strzały, no nie mogę. Podania, ile on ma podania? O, ja mu mogę podania dać, bo on jest dobrym asystentem. I to widać, i jak będzie robił lepsze podania, to więcej będzie goli, ewidentnie. Dobrze, no to oni już dostali buffy. No i jeszcze Hartowi damy na następny mecz. Dobra, co mu tu damy? Co my tu damy mu? Czyli mamy jeszcze ustawianie się? No ja bym mu dał znowu to ustawianie się, bo on jest naprawdę ciekawie się zapowiada to ustawienie. Ale damy mu refleks, żeby błyskał tym swoim refleksem na następnym meczu. Dobrze, Hart, wszyscy gotowi. No naprawdę, dzisiaj Walcott i Starich. A Starich to już nie ma o czym nawet mówić, bo to jest w ogóle porażka w tym składzie, więc on nie będzie u mnie grał. Będę musiał jakiegoś innego napastnika skołać za Runeya. Nie wiem tylko kogo właśnie, bo mam problem. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z tej strony był Skorpio. Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Do następnego meczu, gdzie będziemy walczyć o awans do Ligi 7. Trzymajcie się, yo!